Witam serdecznie. Drugi biochem na ostatniej lekcji fizyki medycznej w tym roku szkolnym. Przypominam, że zaczęliśmy promieniowanie rentgenowskie. Takie działo promieniowanie o promieniowaniu rentgenowskim. Na razie mamy część fizyczną, a będziemy ją kontynuować, część fizyczną, jeszcze w nowym roku szkolnym. Potem przykład jeszcze będzie część medyczna, tak? Bo dzisiaj taka trochę lekcja krótsza. Nie będę się już tam wymęczał Was na ostatniej lekcji, no, ale parę słów jeszcze warto byłoby wspomnieć. Z tego co pamiętam, zobaczyłem w zapiskach, ostatnio mówiliśmy o budowie atomu Bohra, wodoru, tak? Model budowy atomu Bohra według Bohra dla atomu wodoru. No cóż, prawie pierwsza w nocy. No dobrze. Więc przypominam o jednej rzeczy w tamtym modelu. W tym modelu borowskim on zakładał, że orbity atomu wodoru oczywiście są konkretne, nie mogą być dowolne, świetnie, ale że są to konkretne orbity w konkretnej odległości od jądra atomowego. Wy jako chemicy dobrze wiecie, że tak nie jest. Tak? Że są te chmury elektronowe chociażby. Dlaczego tak jest? Małe przypomnienie z tego, co mieliśmy w szkole, plus małe nowość, no i dojdziemy do tego, co nas interesuje. Dlaczego są te chmury elektronowe? To ktoś Wam to wyjaśni dokładnie. Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu, ale dlaczego ono tak jest? Dlaczego tam jest takie prawdopodobieństwo? Dlaczego tak może być dalej, może być bliżej? Wyjaśnimy to jest? Tak naprawdę? No właśnie, więc spróbujmy to zrobić. Przypomnijmy sobie coś o falach. Zjawiska, które są charakterystyczne dla fal. Dla fal mechanicznych, dla fal na wodzie. Pokazywałem Wam, czy usłyszeliście na lekcji. Interferencja fal. Dwie identyczne fale. Fale spójne, tak? No, na przykład tak też możemy je nazywać. Które się na siebie nakładają, fale spójne, te identyczne, czyli tak, ma tak sama prędkość rozkładzenia się, taka sama długość fali, częstotliwość fali, taka sama fala, tak jakby dwie identyczne fale. Nakładają się na siebie w jakimś punkcie przestrzeni, to one ze sobą się interferują. Oczywiście interferować się mogą dowolne fale, przypadkowe różne, dwie różne i różne fale też się mogą interferować, ale tylko, jak mamy dwie identyczne fale, dwie identyczne fale, to wtedy mamy zjawisko właśnie takie, nazywamy wtedy interferencję, czyli wzmocnienie lub wygaszenie fal. Pamiętacie, dwa głośniki na sali, tak, lekcyjnej, do komputera, jedna fala akustyczna wyemitowana z tych dwóch głośników, tak, czyli sygnał monofoniczny na dwie kolumny, tak, i mieliśmy wzmocnienie, wygaszenie, tak jak były pasy, wzmocnienie, wygaszenie. Pamiętacie, było coś takiego, podniosę. No właśnie. Więc było wzmocnienie, było wygaszenie i był warunek na maksymalne wzmocnienie i warunek na maksymalne wygaszenie. Maksymalne wygaszenie, czyli fala plus fal daje mi brak fali. Zawsze tak podaję taki przykład. Fala jednometrowa na morzu i druga fala jednometrowa na morzu, czyli w jakimś punkcie przestrzeni się spotykają, tak, że będzie górka jedna z górką drugiej, do jedna pierwszej, do jedna drugiej, tak? Czyli można powiedzieć inaczej, te dwie fale są w danym punkcie przestrzeni w tej samej fazie. No wtedy co uzyskujemy? Falę podwójną, tak? Nie będzie metrowej, tylko będzie fala dwumetrowa, czyli 2 metry w górę, 2 metry w dół i poziom równowagi, tak? Normalnie byłoby metr po metr, góra, dół, a teraz 2 metry, tak? Bo to się nakłada. A w punkcie obok, parę metrów dalej, a nawet może niekoniecznie parę metrów nawet, może być mniej, może być tak, że się dwie fale spotkają w przeciwnych fazach, czyli jak jedna będzie w górce, druga będzie w dolinie i tak będzie ciągle naprzemiennie, tak? Czyli jak teraz będzie się sumowało, to będzie cały czas zero. Czyli będzie wygaszenie, maksymalne wygaszenie. Podałem przykład maksymalnego wzmocnienia, maksymalnego wygaszenia. Są dwa punkty, ale pomiędzy nimi są inne na przykład wzmocnienia. Fala metrowa i metrowa może być dać falę na przykład 1,5-metrową. Będzie wzmocnienie? Tak, tylko że nie maksymalne wzmocnienie. Może dać falę 1,2-metrową. Też ciągle wzmocnienie, tak? Nie maksymalne, jeszcze mniejsze niż wcześniejsze, ale też wzmocnienie. Może dać mi falę w innym miejscu, jednometrową.
Tu już nie będzie wzmocnienia, ale też nie będzie wygaszenia. Będzie jakby tak, taka fala pośrednia. Ale może być gdzieś w punkcie przestrzeni, jeszcze bliżej tego maksymalnego wygaszenia, całkowitego wygaszenia. Będzie fala tylko na przykład półmetrowa. Pół metra w górę, pół metra w dół, w tym miejscu. Tak? Czyli będzie wygaszenie. Tak, niepełne, ale też będzie wygaszenie. Czyli są miejsca, gdzie będzie maksymalne wzmocnienie, czy miejsce. Potem wzmocnienie takie słabsze, potem brak wzmocnienia, potem wygaszenie i maksymalne wygaszenie. Tak, w tej fali, na wodzie, chociażby, czy fali dźwiękowej. Gdy wchodziliście po sali, było głośniej, ciszej. To nie było idealnego wygaszenia, no bo w końcu te fale się odbijają od ścian, mamy interferencję ze ścianą, odbitą falą ze ścianą, tam nie ma idealnego wyciszenia. No i dwoje uszu, przypominam, tak? Jedno słyszy, drugie nie słyszy, to tak coś do nas dociera. Ale przyczyna była głównie taka jednak, że te jednak odbicia od ściany robiły swoje. Odbicia od nas też robiły swoje. No właśnie. Czyli żeby było jasne. Maksymalne wzmocnienie w jednym miejscu. W innych też jest fala. Jest fala. Tylko jest słabsza. Dalej, tam gdzie jest wygaszenie, też jest fala. Tylko, że bardzo słaba. No i jest miejsce, gdzie fali nie ma. Tak? Maksymalne wygaszenie. No i teraz przypomnę jeszcze Wam warunek na maksymalne wygaszenie i na maksymalne, tak, wzmocnienie fal. Nawet można maksymalne wzmocnienie. Przypominam, jak mamy dwa źródła fali, fala pierwsza, fala druga, jakiś punkt przestrzeni. Źródła tych fal tego punktu są odległe od x1 i x2. To jakie jest maksymalne wzmocnienie? Wtedy, kiedy różnica przebytych dróg przez te fale, od źródeł do tego punktu, jest równa całkowitej wielokrotności długości fali. To było tak warunek. Albo parzysta wielokrotność połówki fali. Ta druga część trochę śmiesznie wygląda, ale ona bardziej pasuje do tego, co będzie przy maksymalnym wygaszeniu, które następuje wtedy, gdy ta różnica tych dróg jest równa nieparzystej wielokrotności połówki fali. Tak? Połówki fali, czyli mam na myśli długość fali, tak? Czyli lambda przez pół. Lambda pół, lambda pół. Albo tutaj może być n lambda. Ja teraz będę używał tylko tej wersji, którą podkreśliłem, tak? Ale ta wersja bardzo pasuje do tej wersji. Tak, tak wygląda. To był warunek na maksymalne, powtarzam, wzmocnienie i na maksymalne wygaszenie fal spójnych. Tak? Bo inne fale, jak są przypadkowe fale o różnych długościach, różnych częstotliwościach, no to jak w innym miejscu spotkają się w jakimś momencie fale w tym samej fazie, to za chwileczkę już będą miały w innych fazach, tak? To tam będzie coś, no stop się kotłowało, zmieniało. A jak mamy fale spójne i źródła fala się nie zmieniają, ich położenia, więc w danym punkcie zawsze jest taka sama fala. Dwumetrowa, czy półtorej metrowa, czy metrowa, czy półmetrowa, czy w ogóle nie ma fali, czyli fala idealnie wyciszona, tak jest, tak? Czyli wygaszona. No dobrze. To jest pierwsze przypomnienie. Drugie. Czym jest światło? To, że jest falą, to wiemy. Interferencja, dyfrakcja, tak? No i jeszcze polaryzacja wyłapę. Bo to będziemy mówić przy optyce. No dobrze. Ale też wiemy, mówiliśmy w klasie pierwszej, że światło jest cząstką. Efekt fotoelektryczny chociażby był, tak? Zresztą tutaj też na jakiejś godzinie też przypominałem o tym. No dobrze. Światło jako cząstka. Skoro cząstka, każda cząstka, która jest w ruchu, ma swój pęd. Masa razy prędkość. Tylko tyle, że tak. Prędkość światła to C. To w porządku. Ale masa światła. Fotony nie mają masy. M razy C. M razy V, M razy C. No ale to z masą, tak? Ja tutaj na początku napisałem już wzór na pęd światła. Stała planka przez długość fali. Ale jak to wyprowadzić? O tak, pęd to jest M razy V, czyli M razy C. Co zrobić z masą? Światło nie ma masy. Ale wiemy, że jest pewien wzór, który równoważy nam masę z energią. Wiemy, że światło ma energię, tak? No dobrze, skoro ma energię, to również ze wzoru Einsteina E równa się mc kwadrat, czyli jaka masa odpowiada odpowiedniej energii. A energia fotonu to jest hc przez lambda. Oto z tego mogę wyprowadzić wzór na masę, czyli h przez c lambda. Niektórzy nazywają to masą relatywistyczną światła, tak? Fotonów. Nie. Ja bym był daleki od takich określeń. Ja bym to powiedział bardziej, że jest to masa fotonu, która odpowiada energii fotonu, tak? Tak naprawdę. Jaki odpowiednik masowy.
Taka masa odpowiada fotonowi o długości fali lambda. Po prostu i tak. Ale to masą bym tego nie nazwał, czy jakikolwiek sposób, tak? Więc mimo wszystko. Ta masa tylko odpowiadałaby energii fotonu. I tyle. I teraz to podstawiam. To H przez C lambda postawiam do tego, tutaj pod masę. C się jedna skraca się C, właśnie jedyne. Wychodzi H przez lambda zostaje. Tak, H przez lambda, H przez lambda. No dobrze. To jest pęd. Foton. Jako cząstkę potraktowany foton. Tak, no świetnie. Stała planka podzielona przez długość fali. No dobrze. Teraz pójdźmy krok dalej. Skoro foton, czyli proszę, w światło, fala elektromagnetyczna może być potraktowana jako cząstka, to teraz postawię pytanie odwrotnie. Coś, co jest cząstką, może być potraktowane jako fala. Na przykład elektron, proton, może całe jądro atomowe, może cały atom, a może jakaś cząsteczka, może jakieś ciało nawet makroskopowe, jakieś widoczne przez mikroskop, bakteria chociażby, albo człowiek, budynek, ziemia. Proszę bardzo. No dobrze, więc teraz co tutaj by z tym zrobić? Otóż tak jest, to była teoria De Broglie'a, która z 1924 roku, która była przez fizyków wyśmiana, a dwa lata później nie została udowodniona, po prostu wiązka elektronów przepuszczone przez folię, temat był chyba z niklu, i uzyskano interferencje, tak samo jak interferencje światła. Tak? I tyle. Po prostu. Jasz. Zresztą, Maciek, mówiliśmy o mikroskopach elektronowych, więc traktujemy jednak wiązkę elektronów jak światło, jak falę, tak? Skoro tak, to jaka jest długość takiej fali cząstek, fali materii, tak nazywamy fala materii, fala De Broglie'a też może być nazywana. No to skoro P to jest dla światła, to jest H przez lambda, pęd fotonu, to jest H przez lambda, to teraz odwróćmy. To lambda to byłoby H przez P. Długość fali, która odpowiada jakiejś cząstce, która się porusza, to jest H przez P, czyli H przez MV. Tak? Stała planka podzielona przez masę cząstki podzielona przez prędkość cząstki. To już nie ma C, bo nie ma prędkości światła, tak? Cząstki mające jakąkolwiek masę nie mogą uzyskiwać prędkości równej prędkości światła. No dobrze, to jest wzór na długość fal materii. H przez M razy V. No dobrze. A teraz przeanalizujmy. Połączmy jedno z drugim. Elektron może być traktowany jako fala. Świetnie. Elektron w atomie wodoru. Wróćmy do tego wodoru, jak Bohr chciał. Elektron krąży wokół jądra. Fala krąży wokół jądra. Skoro elektron traktujemy jako falę. Tak? Co się dzieje? Elektron po okrążeniu tego jądra pojawia się w miejscu, w którym był wcześniej, czyli on sam ze sobą nakłada się na siebie. Fala elektronowa, fala materii związana z elektronem nakłada się na siebie, interferuje ze sobą. To interferuje ze sobą, no świetnie. Czyli teraz mamy interferencję i chcemy, żeby ten elektron się pojawił, skoro żeby było nas całkowite wygaszenie tego elektronu, to by go nie było. Nie ma w tym miejscu fali. Nie byłoby w tym miejscu elektronu. Tak? Więc elektron może pojawić się tylko tam, gdzie fala się nie wygasi. Gdzie fala jest największa? Największa jest przy interferencji tam, gdzie jest maksymalne wzmocnienie. Delta X równa się N razy lambda. Maksymalne wzmocnienie, tak? Czyli taki krążący elektron wokół jądra, nakładając, interferując się sam ze sobą, on tylko tam może być, gdzie występuje fala, bo traktujemy teraz jako falę. Fala elektronowa. Tak? Czyli gdzie tej fali jest najwięcej? Tam, gdzie jest maksymalne wzmocnienie, byłby tam, ten warunek to maksymalne wzmocnienie. Ale ta fala występuje również w innych miejscach, gdzie jest mniejsze wzmocnienie, a nawet gdzie jest wygaszenie, ale nie pełne wygaszenie. Stąd mamy chmurę elektronową.
Moda elektronowa mówi nam o tym, gdzie jest największe prawdopodobieństwo znalezienia elektronów. Mówimy o gęstości prawdopodobieństwa. To jest to właśnie, że im większa wzmocnienie fali, bo elektron tutaj traktujemy jako falę, im większe wzmocnienie fali, tym większa szansa, że ten elektron tam jest. Bo elektron jest falą, czyli większa fala, to jest większy, można powiedzieć, elektron, tak? Warunek na wzmocnienie fali, maksymalne wzmocnienie, czyli delta x równa się n razy lambda, tak? Albo delta x podstawie 2 pi r, bo jak tutaj było jedno źródło, ono okrąży i nakłada się sam ze sobą. Czyli 2 pi r równa się n razy, a pod lambda podstawie m h przez mv. Poprzekształcam mv na jedną stronę, 2 pi na drugą stronę i mam ten wzór, tutaj nawet na niebiesko, a jeszcze podkreśliłem jak gdyby czerwonym, mvr równa się n razy h przez 2 pi. To jest, jak może pamiętacie, pierwszy postulat Bohra. Tak? On z czego wynika? Z połączenia interferencji fal i z tego, że traktujemy elektron jako właśnie falę. Tak? To jest warunek nam, no, ja to jest warunek to maksymalne wzmocnienie, tak? Dla Bohra to było jedyne miejsce, gdzie ten elektron jest, a to jest warunek na maksymalne wzmocnienie. Czyli tam jest maksymalna, największa fala w tym punkcie przestrzeni. Największa fala, czyli tam jest największa szansa znalezienia jakby tego elektronu. Tak teraz patrzę, z tym porównując to z elektronem. Tak? Tam jest największa fala materii w tym miejscu. Tak? Te odległości od jądra, czyli od protonu, tak? W atomie wodoru. Tak? Tam jest największa gęstość prawdopodobieństwa znalezienia elektronu. Tam jest największa fala elektronowa w tym miejscu. Tak byśmy powiedzieli. Dalej też jest, bliżej też może być niż ta odległość, tak? Bo to jest tylko wzór na maksymalne wzmocnienie, żeby było jasne. Czyli dalej bliżej też może być, ale tam jest mniejsza fala. Mniejsza ten elektron, tak? Czyli ta chmura jest rzadsza w tym miejscu. Rozumiecie? Skąd chmura elektronowa? Skąd to prawdopodobnie dalej bliżej? Większa fala, jak gdyby ten elektron jak gdyby jest więcej, tak? Bo elektron traktujemy jako falę. Większa fala, czyli fala dwumyślnie elektron, tak? Czyli tam jest największa szansa, jak gdyby, tak mówiąc z naszego punktu widzenia, że go tam znajdziemy. No i stąd ci biorą powłoki elektronowe, tak? Te chmury elektronowe, jedna powłoka, druga, trzecia, czwarta powłoka. No bo to n, to jest główna liczba kwantowa, czyli numer powłoki, tak? Na przykład w tym wzorze to n, główna liczba kwantowa. My tutaj o podpowłokach nie będziemy musieli mówić, ani o innych liczbach kwantowych, to ja jeszcze będę wspominał przy magnetyzmie, tak, to będę wspominał. No. Podpowłoki tutaj nie będziemy używać, bo są niepotrzebne to czyli no niczego. Stąd się bierze właśnie to, co mówiłem teraz właśnie o tym chmurze elektronowej, tak? To jest po prostu interferencja elektronu samego ze sobą. I tyle. Prosta. Jak 100 metrów sznurka w kieszeni. No dobra. Czas na wakacje. Gorąco dzisiaj. Ciepły dzień. Prawdziwe wakacje. Co? Tak, dostałem jeszcze tam 1-2 dni. Nie wiem tam ile jeszcze, kiedy to będzie wpuszczone. Kiedy to puszczę w internecie. Czas na wakacje, moi drodzy. Życzę wam pogodnych, wesołych, radosnych i wielu wrażeń w czasie wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Mam nadzieję, że wrócimy do szkoły, co? A nie ciągle przez internet. Lepiej hajlak w szkole to wszystko wygląda. No, do zobaczenia. Bez odbioru zostawiam. Na razie. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram. Szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów. Oh.
chodzę do szkoły tydzień za tygodniem. Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem, zaraz będą święta, w święta jest dobrze. Potem już półrocze stopnie każdy widzi, no więc czemu tata chodzi i się dziwi, że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły i chodzę za gatą, wiosna już przyszła, nie ma rady na to. Uczyć mi się nie chcę, no ale się przymuszam, po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza, że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi, starsi do pracy, a do szkoły młodzi. Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie, wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej, że jeszcze tylko maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem, stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem. I rób ta co chce ta, ale najpierw pomyśl ta, już koniec nauki, błąka mi się myśl ta, że jeszcze tylko, no co, no nic już nie zostało, to znaczy wakacje. Znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. Wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. I koniec wakacji i śpiewamy od nowa. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram, szóstki i piątki i jedynki.